Siemo, na tym kanale omawialiśmy już sporo modów, które zazwyczaj zmieniały grafikę. A przecież jest sporo modów, które zmieniałem coś dużo ważniejszego, czyli mechanikę. Kiedy przeczytałem o modzie Primal Needs, miałem zabrać się za jego nagrywanie, ale potem przeczytałem też o modzie Souls-like Combat, który sprawia, że walka jest cięższa. I w sumie pomyślałem, czy istnieje szansa na to, by z Wiedźmina 3 zrobić realistyczną grę, która w dodatku jest naprawdę ciężka, a każde stado niedźwiedzi stanowiłoby, jak w prawdziwym życiu, gigantyczne wyzwanie. I tak właśnie powstał pomysł na ten odcinek, w którym stworzyłem najbardziej realistycznego, a jednocześnie najbardziej trudnego Wiedźmina 3, jaki chyba powstał kiedykolwiek. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wbijcie na podobno najlepszego wiedźmińskiego Discorda w Polsce. Link macie w opisie. A my bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. 6 odcinek z 15. Miejmy nadzieję daily na tym kanale. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od omówienia sobie wszystkich modyfikacji, które sprawiają, że mój Wiedźmin stał się potwornie realistyczny i potwornie ciężki. No to jest niewykonalne. To będzie długie omawianie modów. Zaczniemy sobie od grafiki. O ile nie bawiłem się jakoś bardzo w shadery, ponieważ większość z nich po prostu mi nie pasowała do realizmu, to postanowiłem pobawić się grafiką, jaką mamy już w Wiedźminie 3. I o ile mój komputer, a przede wszystkim karta graficzna, nie poradzi sobie z płynnym odtwarzaniem Wiedźmina z odpalonym RTX-em, to za to zdecydowanie poradzi sobie z odtwarzaniem Wiedźmina po prostu na ustawieniach kosmicznych. Dlatego modyfikacja, którą wgrałem, nazywa się Psycho Level Graphics. Właściwie to nie do końca jest modyfikacja. To coś, te pliki sprawiają, że dostajemy dodatkową opcję w ustawieniach graficznych, która ustawia wszystko na jeszcze ładniejsze niż na samych ustawieniach Ultra. Dodaje więcej postaci, przykładowo w Nowigradzie, co ma sens, bo to przecież ogromna metropolia, i sprawia, że symulacje walk, latających ptaków, czy po prostu zwierzyny, zaczyna się już na dużo, dużo większej odległości, niż ma to miejsce w przypadku ustawienia Ultra. Tak samo z teksturami, które wczytują się w dużo większej odległości, czy po prostu z trawą, która jest teraz widoczna na dużo większą odległość. Gra teraz naprawdę wygląda przepięknie. Przykładowo takie Skellige. Dużo osób też mnie pyta, czy używam jakichś graficznych modów, czy nie, bo mój Wiedźmin wygląda przepięknie. Tak piszecie. Odpowiedź brzmi nie. W żadnym odcinku nic więcej nie miałem. No chyba, że nagrywałem jakieś moda po prostu. To wtedy miałem. Ale akurat Vanilla tu są. To jest mod, który po prostu sobie zostawiłem. Następna modyfikacja, którą wgrałem, nazywa się Brutal Blood i wprowadza znacznie większą ilość krwi podczas walki. Jej głównym celem jest zapewnienie bardziej realistycznego i brutalnego doświadczenia podczas starć z przeciwnikami. Po zadanym ciosie efekty tej modyfikacji są widoczne w postaci większej ilości krwi, która wylewa się m.in. z ran po jego śmierci. To oznacza, że podczas potyczek i pojedynków można zaobserwować bardziej intensywne efekty krwawienia. Modyfikacja Brutal Blood nie tylko wpływa na wizualny efekt krwawienia, ale także dodaje lekkie efekty fizyki, które odzwierciedlają zachowanie się krwi. Można zauważyć, że krew rozpryskuje się na ekranie i otoczeniu, m.in. zbroi Geralta, tworząc bardziej dynamiczne i realistyczne sceny walki. Jak dobrze wiemy, człowiek w ciele ma od 4 do 6 litrów krwi, zatem nie ma logicznego sensu, że po przepołowieniu człowieka na pół, zbroja naszego bohatera będzie lekko zakrwawiona, a na ziemi znajdziemy jego wyschnięte ciało. Jakby co najmniej został wyssany przez wampira. Tutaj wszystko się wylewa. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale jest tak jak w prawdziwym życiu, czyli bardzo brutalnie. Następna modyfikacja, którą dodałem, nosi nazwę Ignition Project i sprawia, że znak Wiedźmina, Igni, staje się bardziej realistyczny. Zmienia ona sposób, w jaki Geralt rzuca Igni, aby lepiej odzwierciedlać realizm. Zazwyczaj, gdy Geralt rzuca ten znak, widzimy jedynie iskry, które podpalają przeciwnika. Jednak dzięki modyfikacji The Ignition Project, kiedy Geralt używa Igni, z jego dłoni wydobywa się prawdziwy ogień. Co ma sens? Bo zazwyczaj, kiedy Geralt rzuca Igni, tak naprawdę rzuca jakieś iskry i tym podpala przeciwnika. Co nie ma przecież sensu, chyba że przeciwnicy pokryci są benzyną. Nie ma innego wytłumaczenia. Teraz faktycznie, kiedy on rzuca ten znak, z jego rąk wydostaje się ogień. No i ma to logiczny sens, że faktycznie przeciwnik, czy jego tkanina na ciele, może się podpalić. Również wprowadza efekty związane z podpaleniem ciał przeciwników. Często, kiedy przeciwnik spłonie, jego zwłoki nadal płoną przez dłuższy czas.
Co ma też sens, bo przecież nagle po śmierci by przeciwnik nie gasnął, jak to ma miejsce w normalnym Wiedźminie. To odzwierciedla realistyczne efekty palenia. Na dodatek modyfikacja zostawia wyraźne oznaki spalenizny, tak jakby to miało miejsce w prawdziwym życiu. Dodatkowe informacje dotyczące realizmu wprowadzonego przez tą modyfikację to załamanie się światła, kiedy rzucamy igni, eksplozje i rozerwanie ciał NPC, po śmierci spowodowane zagotowaniem jego wnętrzności, czy ślady po igni na piasku i ziemi, czy ścianach. Zresztą tak jak mówiłem. Fajne jest też to, że modyfikacja wprowadza tymczasowy pot na Geraltu, po tym jak użyje igni, co ma też sens, bo w pobliżu byłoby też pewnie całkiem gorąco, czy wprowadza też efekty wizualne, zależnie od postępu umiejętności. Następna modyfikacja nazywa się Lore Friendly Economy i zmienia ona koszty i ceny wszystkich przedmiotów w całej grze. Nie będziemy już niestety mogli gromadzić ogromnych pieniędzy w miarę postępu w grze. Geralt jest biednym wiedźminem, często cierpiącym na głód, co jest podkreślone dość mocno w książkach, a nie odzwierciedlone w grze. Dzięki tej modyfikacji będziesz teraz biedny i pozostaniesz biedny, przynajmniej przez większość gry, a pieniądze staną się tu znacznie ważniejszym elementem rozgrywki. Zamiast zwiększać fundusze kupców lub łupów, modyfikacja zmienia ceny i koszty wszystkich przedmiotów, obniża dramatycznie ceny wszystkich przedmiotów podczas sprzedaży, a podwyższa podczas zakupu. Modyfikacja stara się generalnie sprawić, aby ceny były adekwatne do nagród, które otrzymujemy w danej okolicy. Ceny będą w końcu dochodzić do tysięcy, ale dopiero kiedy zaczniemy otrzymywać większe nagrody za same zadania. Teraz wiele przedmiotów, które znajdziemy czy zdobędziemy po prostu z ciał, kupcy po prostu nie będą chcieli od nas kupić lub zaoferują naprawdę małą cenę. Większość pieniędzy, które po prostu będziemy posiadać, będzie pochodzić głównie z zadań, co zmusi nas do przechodzenia naprawdę sporej ilości misji pobocznych, czy po prostu wykonywania zleceń. A to, kto kupuje nasze przedmioty, będzie teraz turbo istotne, ponieważ różnica będzie wynosić czasem nawet po 10 monet. No i chyba nie muszę mówić, że ma to ogromne znaczenie. 10 monet tu, 10 tu, no i wiadomo. Pieniądze, które otrzymamy teraz na samym początku, są bardzo istotne i trzeba naprawdę rozsądnie je wydawać. Gra dzięki tej modyfikacji staje się potwornie ciężka, co zaprezentowałem na samym końcu, kiedy próbowałem kupić zbroję, a stać po przejściu wszystkich misji głównych w białym sadzie i wykonaniu zlecenia było mnie tylko na spodnie od samej zbroi, które dadzą mi, uwaga, plus 11 pancerza. Ale trzewiki, czy nie trzewiki, tylko portki. Następna modyfikacja to modyfikacja o nazwie Alchemy and Crafting Weight, która wprowadza oryginalne wagi do składników rzemieślniczych, olejów i innych przedmiotów. Dodanie tych wag ma na celu zwiększenie realizmu i wprowadzenie elementu ciężkości do rozgrywki. Podkreśla ich znaczenie i robi wrażenie, że są one rzeczywiście ciężkie i mają swoją wartość. Ponadto aspekt ciężkości wpływa na balansowanie ekwipunku i zarządzanie zasobami. Realistyczne wagi przedmiotów oznaczają, że musiałem dokładniej planować, jakie przedmioty zebrałem ze sobą w podróż. Ma to bezpośredni wpływ na rozgrywkę, ponieważ ograniczało moją zdolność do przenoszenia dużej ilości przedmiotów, zmuszając mnie do dokładniejszego wyboru i podejmowania strategicznych decyzji. No nie będziemy już zadupcać z 30 tutaj sztabami srebra i 15 miedzi. Te rzeczy będziemy musieli sobie teraz kupować na bieżąco, a za bardzo nas nie stać. Dzięki modyfikacji Lore Friendly Economy. To jest naprawdę ciężki już Wiedźmin. Następna modyfikacja i chyba najważniejsza, jaką wam dzisiaj pokażę, nazywa się Primal Need i ma na celu zwiększenie realizmu i wciągnięcie gracza w rozgrywkę poprzez dodanie takich potrzeb jak głód, pragnienie, zmęczenie, oddanie moczu czy wydanie kału oraz kilka innych elementów. Dodanie tych elementów wpływa na sposób myślenia o walce i przygotowania w zależności od poziomu potrzeb. Źle się przygotowałeś, umarłeś. Proste. Jak wspomniałem wcześniej, dodano 5 potrzeb. Każda z nich wpływa na różne rzeczy i wzrasta też z różną prędkością. Głód rośnie z naszym wysiłkiem szybciej, a obniża naszą szybkość i wytrzymałość, kiedy jest duży. Pragnienie, które chyba rośnie najszybciej, a które to zaspokoić możemy poprzez picie wody, mleka czy niskoprocentowego alkoholu, tak zwanego piwka. Dzięki modyfikacji możemy też pić wodę z rzeki, ale należy uważać z jej ilością. Rzeki to nie jest dobre źródło wody, szczególnie w czasach, gdzie wszędzie leżą trupy. Zmęczenie, które sprawia, że nasza wytrzymałość niknieje, do takiego stopnia, że gra stała się niegrywalna. Geralt przed walką musiał zawsze być wypoczęty, bo jeżeli walka mnie zaskoczyła, to zdecydowanie podczas pojedynku to odczułem.
Zmęczenie też wzrasta, kiedy przykładowo niesiemy za dużo przedmiotów, czy kiedy po prostu intensywnie walczymy przez dłuższy czas. To wszystko też na pewnym etapie będziemy musieli z siebie wydalić, więc gra wprowadziła też mechanikę oddawania moczu i defekację. Jakie w ogóle słowa. Jeżeli nie zrobimy tego przed walką, a w trakcie spożyjemy na przykład jakąś bułę, Geralt po prostu zdejmie gacie i jak potrzeba, to potrzeba, tak? Nie da się powstrzymać, nawet Geralt nie potrafi. Nasza postać zwymiotuje, jeżeli spożyjemy jedzenie, które na przykład było zepsute, lub jakiś zepsuty napój. A każde z jedzeń, które kupimy, ma datę przydatności. Produkty suszone naturalnie będą miały dłuższą datę, a produkty mleczne, takie jak mleko, najkrótszą. Następna i zarazem ostatnia modyfikacja, którą wgrałem do gry, nazywa się Souls-like Combat Next Gen. A wprowadza do Wiedźmina 3 bardziej realistyczne i wymagające elementy walki. Po zainstalowaniu tej modyfikacji zauważyłem, że grało mi się dużo, ale to dużo trudniej. Nie wspominając o tych wszystkich poprzednich modach. A walka stała się dużo, ale to dużo. Bardziej realistyczna. Nawet zwykłe potwory, kiedy miały liczebną przewagę, stawały się wyzwaniem i wymagały dużo większej strategii. Wprowadzenie minimalnych wymagań do punktu wytrzymałości podczas atakowania, unikania, parowania i kontratakowania sprawiło, że musiałem lepiej zarządzać swoją wytrzymałością i dokładniej planować swoje ruchy. Przywrócenie minimalnego zużycia wytrzymałości dla znaków wpłynęło również na sposób korzystania z nich. Ta modyfikacja zdecydowanie, ale to zdecydowanie podniosła poziom trudności i uczyniła walkę bardziej satysfakcjonującą. Nawet po zabiciu utopca ja tam się cieszyłem już, bo też było ciężko. Sam do końca nie wiem, jak udało mi się te wszystkie modyfikacje połączyć naraz i wrzucić do gry. Ale tak oto stworzyłem najcięższego i najbardziej realistycznego Wiedźmina, jakiego widział świat chyba kiedykolwiek. Kiedy wgrałem te wszystkie mody, postanowiłem je dodatkowo oczywiście przetestować, czy faktycznie gra stanie się taka trudna. Ale czy się stała? No stała. Ale sami zobaczcie w moim super gameplayu. No dobra, to czas przejść pierwszą misję. Ale tu będzie gorąco zaraz. Ty, pierwsze guliki? Ty, takie dla śledzi? Aha, czekajcie. Na jakim poziomie ja trudności gram? No tak myślałem. No i teraz jest mniej dla śledzików, co? Teraz to ja jestem dla śledzików. Brak staminy, brak staminy. Możemy też oczywiście sobie pyk zmienić na pierwszą osobę, żeby było jeszcze 3 razy ciężej. Nie wiemy, teraz to już w ogóle nic nie wiemy. Skąd przeciwnik, gdzie przeciwnik, oła! No teraz to już w ogóle jest hardcore. Czy to się nie da grać teraz? Oj, siema. Ja chyba zwiewam, panie Wesemir. Czekajcie, a może uda się na szybko jakąś jaskółeczkę? Coś mamy w ekwipunku? Co my tu mamy? Puszczyk. Regeneracja wytrzymałości w walce. No chyba koniecznie musimy to wypić, tak szczerze mówiąc. Ta gra jest przecież nie do grania teraz. To się nie da w to grać. Aha, nie mogę. Kłen. Noż, no i tyle. Co jest grane? Dobra, mamy jednego chyba. Jest, jeden jest. Kłenik. Czekamy. I od razu może jakimś akcji sportowym. Dobra. I akcji. Aha. Babcio Wesemir. Wetam ich na dziurę, bo ja to średnio. Ostatni. No musi się udać. Igni. O Wesemirka igni. Mamy to. Tak jest. A nie, jeszcze jeden. O kurde, jeszcze jeden. Ratuj Wesemir, ratuj Łe. Bilgo tam. Dobrze. No tak, gdzie przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy zanim więcej ich się zleci. Pokaż co tam masz. Pokaż co tam masz za szynkwasem. Ja chyba nie mam za bardzo co pić oprócz butelki wody. Dobra, no karty do Gwinta możemy kupić bez sensu, w sumie kupuję. Nie, na nic nie stać. Czasem moje instynkty są silniejsze ode mnie. Dobra, misja. A, jest tu bitwa jest. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Miło było poznać. I teraz tak, co my możemy w ogóle wytworzyć? Jaskółkę potrzebujemy, jaskółce, ziele mózgu topca, otwar z gryfa. Aha, nawet nie komentuję. Chlebek. Tak było! Tyle no i lecimy.
W ogóle chyba pierwszy raz w życiu jadę tą drogą, tak szczerze mówiąc. Nigdy chyba tędy nie jechałem. Na Nilfgaardczyku. Przez ten cmentos. Medalion drży. To miejsce mocy. Siódmy poziom?! Czemu ja go nie zabijam? Nieśmiertelny jest, czemu? S**a zepsuli, jak konsolą? To się nie da. Jak mamy sekret, to tam mamy nieśmiertelne duchy, ale... Nie wiem, mam tyle modyfikacji, że ciężko mi powiedzieć, czy któraś z nich po prostu tego nie zepsuła, ale... Na pewno jak ktoś się interesuje sekretem, może sprawdzić tą lokalizację i na przykład napisać na Discordzie. Ty, a HP mi się nie regeneruje? Po medytacji? Haha! Mózg utopca potrzebuje, żeby zrobić jaskółkę. No coś tam się regenerło to HP, ale... Będzie trzeba poinwestować w jaskółeczkę, oj, będzie trzeba. Co jest kurde logiczne, nie? No bo... No tak to w Wiedźminie chyba działało. Że ta jaskółka po walce regenerowała nasze rany. A jeżeli chodzi o... o tą pierwszą osobę, którą widzicie, to... Kamera może zrobić na przykład tak. Jak ja wyciągnę miecz i wejdę w tryb walki, to automatycznie mi się zmienia na inną. A mogę to zblokować? No tam... Niby mogę, ale... Ja pierchrupy, no jakie to ciężkie jest. Ty, no ja nie pokonam tego utopca. No to jest niewykonalne. Teraz mnie nie pokonasz. Chyba. Klucz z temerską lilią. Zobaczmy, co tam masz, gagatku. Tej skrzyni. Rozkazy wojskowe. Temerskie precjoza. Oj, od razu szakłaczek. Ty, Nilfgaardczyk tu w ogóle se leży. Dobra, później wykonamy tą misję. Dajcie mi już po prostu wyjść z tego białego sadu, proszę. Ej, ta krew? Super jest. Idziemy tam z buta, bo trzeba pozbierać zioła. A mnie nie stać na kupno. Żarcie? Picie? Aha, już nie mogę, już jestem przejedzony. No i właśnie o to chodzi z tą regeneracją. Wszystko fajnie. Elegancko jest, no dopóki się nie przejesz i właściwie kici po tej regeneracji. Ichni! Ło kurde, jaki szef. Wykorzystanie tak zwanego otoczenia. O, wzmocnimy sobie zbroję. Będziemy musieli zarekwirować część. Hasło. Nie znam żadnego hasła. Pokaż mi swój towar. Uhuhu. No kupiłbym miecz. W sumie tanie. A coś tam więcej będę bił. Ale nie, zostawiam na zbroję. A mu sprzedamy... O, jakiś naszyjnik. Potężne dwa oręki. Bywaj. Nowigradzkie korony. Dobra, szakłak już mamy. Także kites. Jak tu się wylewa? O. No i elegancko. W ogóle w tej modyfikacji sprzedaje się rzeczy o 15% drożej, ale też kupuje o 35% drożej. Także jeszcze ta jest jeszcze większa w ogóle przepaść między tym wszystkim. No, z tej perspektywy walka w sumie nie jest aż taka ciężka. Tylko jest jeden problem, no trzeba się jej nauczyć. No nie jest to już bicie na pewno na polstonga prawo-lewo, jak to miało wcześniej miejsce. No i z dwoma przeciwnikami już jest gorzej, nie? Jeden taki utopiec to jest chillera, nie? Ale faktycznie dwa utopce już zaczynają być problemem. Tak szczerze. To ta, butelka wody i jaskuła. To jest poziom pierwszy. Ja pie... No nie no, ta gra to już... Nie no, ej. No burki są mocne. Mocne burki. I teraz użyjmy, spróbujmy użyć jaskółeczki. A, mogę biec? I użyć. No i elegancko. By było, jakbym nie zginął. Wiecie co jest ciężkie, że tu nie... Teraz nie możemy niestety... Że teraz nie możemy niestety, ale robić w nieskończoność po prostu uników, bo one zbierają staminę. Gdzie wcześniej mogliśmy. Nie możemy jeść w trakcie walki. Trzeba o tym zawsze pomyśleć wcześniej. Jaskółka też za dużo, to ci wam powiem, nie daje. Nie wiem, Igni? O, Igni trochę dało. Jechał.
Wcześniej się spamowało, uderzało, wiecie, nie miało to znaczenia, a teraz faktycznie to jest wymagające. Mamy to. Taktycznie trzeba ich nie było użyć. Ale se płonie w ogóle. Ten też, wszystkie płoną. Ty, ale fajne w ogóle. Tak powinno być w sumie. No bo jak podpaliłeś, to się palą, nie? Ma to sens. No to czas na tak zwanego pierwszego bossa. Zobaczymy, jak nam pójdzie. O kurczę, dostałem git. Uważam, czekaj. Nie zjadłem nic, jestem głodny. Czekaj. Zbyt zmęczony, abym sprintował. Zajebiście. O kurde, ale to będzie walka. Już to widzę. Na pewno gryfa możemy podpalić. Jakbym miał jeszcze umiejętności, a teraz chyba niestety nie mogę ich wydać. Ja, ale mi sprzedał kopa. A nie zginąłem jeszcze? A czemu? Aha. Bardzo ciężko. Bez przygotowania. Do każdej walki trzeba się przygotować. I nauczyć przede wszystkim ruchów przeciwniku. Będzie pikować, to wiadomo, że tu zaraz na nas wleci. Podpalić, tak jest. Zobacz, jak mu idzie HP. Pa. No i zobacz, jak się gry wpali. No i ma to sens, no bo on jest piór przecież. Prawda? Także to Igni na bank zadaje mnóstwo obrażeń. Igni go weselił. Szybki jest! A też nie zawsze się podpali. Jak ma gardę, to się nie podpali. To już zabawa była. Ale się skończyła. Powiem wam tak, bez przygotowania nie ma takiej nawet możliwości tego wygrać. Dobra, no musimy się lepiej przygotować, bo nie ma takiej możliwości, że ja to wygram. Także trzeba przemedytować do rana. Wydać punkty umiejętności. Oczywiście po medytacji trzeba się najeść. Jestem gotowy bardziej niż byłem na pewno. Kartacz. Pap. I od razu sprzedane z jeden cios musi być co najmniej. Oła. Ale ja to supportem jestem w tej walce. Gorzej jakbym solo walczył, czy w życiu bym tego gryfę nie pokonał. No jaki ciężki. Ja, Vesemir, ratuj! Ty, to jest pierwszy boss z lokalizacji, to nie jest trudny boss. Już sobie wyobrażam serca z kamienia, jak z Olgiertem walczymy na, tych modach. Nie ma siana, nie mamy zbroi. Ta. Już martwy jest praktycznie, już się poddał, już się poddał. Kurwa. No. A i HP mi ucieka. Jak biegam, czemu? A, bo jestem... A, bo jestem głodny. Ty, HP mi ucieka. Umrę, czajcie, od głodu. Szybko do miasta, do miasta. No ma to sens, tak? Ma to sens. Kurwa, i zapomniałem wódkę kupić. Do uzupełnienia oczywiście eliksirów. Oj, mam olej 10% więcej. Ty, no ona atakuje mnie? Coś tam chyba atakuje. Czy ja właśnie siuram? Kur... Za dużo wypiłem. Nie, to ona jest nie do pokonania, kur... Bez przygotowania? Przysięgam, bez przygotowania nie ma szans pokonać żadnego bossa. To jest niewykonalne, musisz być chłopie tytanem. Wszystko musisz mieć zrobione. Na zawsze. Ale to było ciężkie, nie? Przypadnie. Ciekawe czasy nastały, prawda? 20? Przecież ja na składniki wydałem. Ze 100. No na pewno będzie na tej modyfikacji trzeba rozsądnie wybierać, jakie zlecenia bierzemy, jakie nie. Bo faktycznie czasem to będziemy tu robić charytatywnie, nie? No czasem można, ale teraz faktycznie ta charytatywność będziemy odczuwać jej skutki, nie?
Podsumujmy, przeszedłem cały biały sad. Zobaczmy, czy stać mnie w jakimkolwiek i wykonałem zlecenie. Czy w jakimkolwiek stopniu stać mnie na to, żebym kupił te zbroje od tego tu? Mam 29 zbroje, cały secik kosztuje 600. A jakbym sprzedał wszystko, co mam? A gdybym sprzedał wszystko, co mam, nie stać mnie nawet... Stać mnie na spodnie. Mamy to. Temerskie spodnie, które dadzą mi... Uwaga. Plus 11 pancerza. I oczy... No mega się opłacało. Za to Corvo Bianco będzie nas wyniesie mniej, a zaklinacz snów czy tam słów kosztuje tylko 10% tego, co normalnie kosztuje, co ma sens, bo dlaczego on miał tyle kosztować, jak on praktycznie nic nie robi ciekawego. Podsumowując, gra stała się istnym horrorem. Walczyło się ciężko dzięki modyfikacji Souls-like Combat. Musiałem ostro przygotowywać się do starcia, nawet z dzikimi psami. Dzięki modyfikacji Primal Needs, wszystko co zebrałem musiałem wydać na jedzenie i picie. A dzięki modyfikacji Lore Friendly Economy, zapłaciłem za to ogromną cenę. Wiedźmin na tych wszystkich modyfikacjach stał się potwornie ciężki, ale to mi się podoba, bo ja lubię takie rzeczy. W końcu tym cięższe wyzwanie, tym bardziej warte jest one podjęcia. Wiedźmin stał się teraz prawdziwą grą dla prawdziwych, upartych graczy. Chęć przejścia tego Wiedźmina, szczególnie z pierwszej osoby i z takimi ustawieniami, była naprawdę ogromna. I gdybym miał kilka dni wolnego, zapewne doszedłbym Geraltem do Gorgony. Uwielbiam, naprawdę, ale uwielbiam takie wyzwania. Jednym z takich wyzwań był zdecydowanie dzisiejszy odcinek, który był jednocześnie 6 odcinkiem z 15 odcinków daily, jakie znajdziecie na tym kanale. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeżeli podobał ci się materiał, a jeszcze tego nie robisz. I wpadnij na najlepszy wiedźmiński serwer w Polsce. A my widzimy się jutro o godzinie 15. Do zobaczenia.